Cześć, Adam z tej strony. Dziś pobawimy się trochę nową formą na kanale. Wybaczcie brak kolejnego odcinka analizy grafiki. Pracuję nad dość rozbudowanym materiałem o Matrixie i potrzebuję na niego troszkę więcej czasu. Ale nie chcę zostawić was bez żadnego filmu w tym tygodniu, co to to nie. Dlatego wpadłem na pomysł takiej krótkiej formy, gdzie nie będę szczegółowo analizował grafiki, a wyłuskam jedynie rzeczy, na które według mnie warto zwrócić uwagę, niekoniecznie związane z techniczną warstwą danej produkcji. Roboczo nazwałem tą formę QuickSave, ale jeśli macie jakiś lepszy pomysł, jak ta seria mogłaby się nazywać, to śmiało piszcie w komentarzu. Dla autora najciekawszej propozycji wpadnie pewnie jakiś fajny kluczyk. Tak czy tak, zaczynamy. Jeśli pamiętacie pierwszą zapowiedź Hellblade 2, zaprezentowaną podczas gali The Game Awards w 2019 roku, to waszej uwadze z pewnością nie umknęła wzmianka, że był on w całości stworzony na silniku gry. Prezentując przy tym okazałe skandynawskie widoki oraz obłędną wręcz animację Meliny Jurgens, wcielającej się w Senuę aktorki. W samym zwiastunie pojawiają się sceny ukazujące grupkę wikingów skradających się do kamiennego olbrzyma. Pozwólcie, że zmontuję je w jedną sekwencję dla lepszego zobrazowania. I cyk, szybki przeskok do nagrania z rozgrywki opublikowanego na tegorocznej gali The Game Awards. Jak widać, scena z oryginalnego trailera została znacząco rozbudowana. Możemy teraz podziwiać przelot nad całą plażą, ukazujący niesamowite przywiązanie wręcz twórców do detali. Całe środowisko prezentuje się bardzo realistycznie. Na tym samym poziomie zresztą stoi animacja NPC-ów. Gra światła i cienia potęguje tylko efekt wow. W momencie, kiedy na ekranie ponownie pojawia się Senua, mamy okazję podziwiać świetną animację twarzy, aczkolwiek już nie robi takiego wrażenia jak pierwsza prezentacja. Na szczęście ruchy postaci nadal prezentują najwyższy poziom. To samo dotyczy się fizyki ubrań oraz włosów bohaterki. Fajnie, że nasza protagonistka nadal słyszy głosy, co szczególnie cieszy, gdyż motyw ten był bardzo istotny w oryginale. Cała sekwencja jest bardzo filmowa, do tego stopnia, że trudno jest mi ją nazwać czystym gameplayem. Po prostu wygląda na zbyt oskryptowaną, by móc powiedzieć, że to czysta rozgrywka. Zgodzę się natomiast, że jest ona liczona w czasie rzeczywistym. Tym bardziej, iż sami twórcy zapewniają nas o tym. Cóż, oprawa prezentuje się bardzo next-genowo, nie uważacie? Przyglądając się całemu nagraniu, na myśl przychodzą mi sceny z netflixowego serialu Miłość, Śmierć i Roboty, konkretnie z odcinka zatytułowanego Olbrzym, który utonął. A także w mojej pamięci pojawia się film animowany z 2007 roku, Beowulf. I tak, uważam, że widoczny tutaj gameplay prezentuje się o niebo lepiej niż ta stara produkcja. Okej, zestawmy teraz sceny obok siebie. Widzicie podobieństwo? Spowolnię je troszkę dla lepszego wglądu. Niezaprzeczalnie mamy tutaj do czynienia z imponującą ewolucją z konceptu w bardzo rozbudowaną sekwencję. Nawet sam model Senuły przeszedł widoczną zmianę. Nie mówiąc już o samym gigancie. Po tym, co tutaj zobaczyłem, jeszcze bardziej nie mogę doczekać się, aż położę swoje ręce na finalnej wersji gry. Pomimo, że szczególnie w kwestii animacji twarzy mamy lekki downgrade, to i tak całość prezentuje iście next-genowy wygląd, a mając w pamięci wspaniałą część pierwszą, nie obawiałbym się o jakość nadchodzącego tytułu. Szczególnie, że Ninja Theory już pod skrzydłami Microsoftu może pozwolić sobie na znacznie bardziej skomplikowany i rozbudowany proces twórczy. Dzięki serdeczne za obejrzenie materiału aż do tego momentu. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. Zachęcam gorąco do podzielenia się swoją opinią na temat Hellblade, jak i tego odcinka, oraz do subskrybowania tego i moich pozostałych kanałów, w szczególności głównego, gdzie pojawiło się ostatnio kilka interesujących materiałów opartych o zapowiedzi i nie tylko, z The Game Awards. A tymczasem cześć i do następnego.
What's your name?